Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna sztuka, bardzo wyczekiwana, nowa Kia EV6, wersja GT Line ze wszystkimi pakietami dostępnymi do tego auta. 325 koni z napędem na 4 koła. Panu Michałowi bardzo dziękuję za cierpliwość. Pan Michał w zeszłym roku przyjechał na wakacje nad nasze polskie morze. Przy okazji zamówił sobie elektryka. Jutro przyjeżdża go odebrać. Zamówienie z lipca 2021. Zapraszam na film. Kia EV6, wersja GT Line z pakietami praktycznie wszystkimi. Żeby nie było jako, że jest pakiet technologiczny, to odjadę sobie tym samochodem z pilota. Proszę bardzo. Biała perła, pakiet technologiczny. Pierwszy i drugi. Pakiet widoczność, dach panoramiczny, pompa ciepła, wersja 325 koni z napędem na 4 koła, biała perła ze szklanym dachem, wielkie koła 20 cali, pas LED-owy przez całą klapę. Mogę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda światło wsteczne w GT Line. Fajnie wygląda. Logo GT Line. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza. Prawda jest taka, że czekamy na nowy cennik, więc ta cena może się jeszcze trochę zmienić. 296 900 zł brutto. Ale pełna konfiguracja. A na pewno takiej konfiguracji tu jeszcze nie mieliśmy. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED. Czyli wycinają. Test świateł był również na tym kanale. Już pokazywałem, jak one świecą nocą. Hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat. Przede wszystkim aktywny tempomat. Radar do aktywnego tempomatu. Grill. I dach panoramiczny. Head-up display. Kamera 360. Obraz z kamery pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Wersja GT Line, skóra pewnie wegańska, ale skóra, fotel z pamięciami, ambientowe oświetlenie, otwieranie wlewu, gniazdo ładowania, kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D, kierownica wielofunkcyjna, tapicerka zamszowo-skórzana, konsola środkowa, podłokietnik ze schowkiem, indukcyjna ładowarka, shift by wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, wentylowane fotele, kawał schowka, dwufunkcyjny panel, który przypadł mi do gustu, i cyfrowe zegary, zakrzywione cyfrowe zegary. Zajrzyjmy tutaj. Nagłośnienie Meridian. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Dwa ISOFIXy, regulacja kąta nachylenia oparcia, podłokietnik z uchwytami na kubki albo ze schowkiem, tunel środkowy. Tutaj jest gniazdo ładowania. Znaczy ładowania, gniazdo 230 V USB-C, poduszka powietrzna oddzielająca pasażera i kierowcę. Tu jest nawiew dla pasażerów. Elektryka klapy, kamera, dwupoziomowa podłoga. Jest, wydaje mi się, awaryjne, że tak powiem, puszczenie kabla. Jeśli będziecie z tego korzystać, to miejcie 100% pewność, że on przestał ładować. Składanie oparć, gniazdo ładowania. Wracając jeszcze do tego, jeśli on nie przestanie ładować, a wepniecie kabel, to jeżeli to będzie ładowanie prądem stałym, to może nawet zabić, więc żartów nie ma. Gniazdo ładowania.
i biała perła. Bo w końcu znalazłem ustawienie naszego nowego oświetlenia, żeby pokazać kolor. Tak mi się przynajmniej wydaje. Meridian Surround. Podłokietnik. Tu również elektryka. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Kamera. Zajrzyjmy jeszcze pod maskę, bo to jest wersja czteronapędowa. Pan Michał wraz z rodziną w lipcu zeszłego roku przyjechał na wakacje nad Polskie Morze. Zamówił elektryka. Jutro przyjeżdża po odbiór swojej nowej elektrycznej zabawki. I a propos tego, coś gdzieś kiedyś napisałem, że ponad 90% użytkowników samochodów elektrycznych nie chcę wracać do samochodów spalinowych. To jest kolejny, chyba drugi już przykład w ciągu ostatnich 2 tygodni, gdzie klient kupuje kolejnego elektryka do domu. Ja nie twierdzę absolutnie, że elektryk jest panaceum na każde zło i elektryk jest dla każdego. Absolutnie nie. Natomiast na pewno może dawać frajdę z jazdy, przyjemność z jazdy. Podróżowanie elektrykiem nie musi być wcale drogie, może być nawet tańsze. Koszt podróży 5000 km po Europie, jakie przejechałem ostatnio i Wiszustką, 1400 zł. Ja uważam to za wynik bardzo dobry. Jak Wam się podoba ta konfiguracja? 296 900 zł brutto. Wersja GT Line z pakietem technologicznym pierwszym, drugim, z pakietem widoczność, z pompą ciepła i z dachem panoramicznym. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Jeszcze mogę Wam pokazać, jak ten samochód jeździ, może skręci. Jeśli jesteś ciekawy, jak on samodzielnie parkuje, zdalnie parkuje, to zapraszam do poszukania filmów na kanale, już to kiedyś pokazywałem. Ten dźwięk charakterystyczny dla elektryka. Ten dźwięk charakterystyczny dla elektryka podczas cofania. O, żeby nas wszyscy słyszeli. Zobaczcie, jak to fajnie w środku wygląda. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Wystarczy do tego dobrego. Wersja EV6 Plus, GT Line ze wszystkimi pakietami. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.